Zabójstwo jest tematem, który interesuje ludzkość od setek tysięcy lat. Interesują nas motywy, portrety psychologiczne, historie o zwykłych ludziach, którzy żyją wśród nas. Tak jak powiedział Ted Bundy, to ojcowie, synowie, mężowie. Więc co ich odróżnia od ludzi, którzy nigdy nie przekroczyli tej granicy? Śmierć jest tragedią, ale tak jak w tej sprawie. Niektórzy mogą znaleźć w niej światło. To jest historia Charlesa Roberta. Charles urodził się w grudniu 1973 roku. Dorastał w zwyczajnej, spokojnej, pełnej rodzinie. Jego matka, Teresa, nazywana przez wszystkich Terry, urodziła się na początku lat pięćdziesiątych. Miała szwajcarsko-irlandzko-niemieckie korzenie. Dorastała na farmie znajdującej się w miasteczku o nazwie Holtwood w Pensylwanii, którą jej dziadkowie przekazali rodzicom w ramach prezentu ślubnego. Terry szybko pokochała życie na odludziu. Ludzie wydawali jej się bardziej otwarci, serdeczni. Dom otaczały lasy. Ona i jej rodzeństwo byli blisko natury. I Terry, kiedy dorośnie, sama będzie chciała mieszkać w podobnym miejscu i wychowywać dzieci w takich warunkach. Sąsiadami rodziny byli Amisze. Amisze należą do odłamu protestantów, dokładniej do odłamu anabaptystów. Według statystyk, ponad połowa Amiszów mieszkających w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje Pensylwanię. Hrabstwo Lancaster, w którym będzie toczyć się ta historia, jest uważane za nieoficjalną stolicę Amiszów. Członkowie tej społeczności żyją z dala od większych miast. Ich życie jest niezwykle proste, można powiedzieć surowe. Ich codzienność uzależniona jest od wielu zakazów i nakazów. Nie jeżdżą samochodami, zajmują się przeważnie rolnictwem i są do pewnego stopnia samowystarczalni. Ubierają się skromnie, przeważnie na czarno. Posługują się niemieckim dialektem. Niektórzy nie znają nawet języka urzędowego, angielskiego. Ale to dotyczy tylko tych najbardziej konserwatywnych grup. Ich celem życiowym jest posiadanie dzieci oraz podporządkowanie się woli Boga. W najbardziej ortodoksyjnych grupach nie można korzystać z elektryczności, nie płacą podatków i nie korzystają z opieki medycznej z zewnątrz. O amiszach wspominałam w podcaście o Lori Show. Także, jeśli ktoś jest zainteresowany podobnymi tematami, to zachęcam do przesłuchania. Mogę też polecić odcinek programu Kobieta na Krańcu Świata. Dokładnie jest to sezon dziewiąty, odcinek czwarty o tytule Boliwia. Pod koniec lat 60. rodzina Terry przeniosła się do miasta o nazwie Lancaster. Tam czekało na jej rodziców więcej możliwości zarobkowych, a dzieci mogły otrzymać lepsze wykształcenie. Terry miała 19 lat, kiedy poznała swojego przyszłego męża, Charlesa, nazywanego w skrócie Czakiem. Karla Robertsa III, starszego o trzy lata. Jej rodzice byli tradycjonalistami. Zależało im na tym, aby przed pierwszą randką poznać wybranka córki. Zaakceptowali go, ale dla Terry to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. Czak podobał jej się, jak sama powiedziała. Wydawał jej się przyzwoity, ale był zbyt sztywny. Kiedy zaprosił ją na drugą randkę. Nie miała odwagi, aby odmówić. Ale wkrótce polubiła czaka, a z czasem pojawiła się miłość. Ich historia miłosna jest ciekawa i bardzo romantyczna, bo kilka miesięcy później do Stanów Zjednoczonych wrócił dawny przyjaciel Terry i jasno dawał do zrozumienia, że jest nią zainteresowany. Kobieta nie wiedziała, kogo powinna wybrać. Momentami czuła, że nie jest gotowa na związek z żadnym z nich. Kiedy spotkała się z przyjacielem w swoim domu, czak przyjechał, aby go poznać i wtedy po raz pierwszy powiedział Terry, że ją kocha. Przyjaciel uścisnął rękę i wyszedł. Tamtego dnia Terry oraz jej rodzice, którzy podsłuchiwali pod drzwiami, stwierdzili, że czak zostanie jej mężem. Jedyną przeszkodą w ich związku było to, że dla czaka wiara nie była znacząca. Wychowywał się w rodzinie wierzącej, ale nie praktykującej, co zmartwiło Terry. Wyobrażała sobie, że jej mąż, tak jak ona, będzie katolikiem. Wiara była dla niej ważna, udzielała się w społeczności, kilka razy w tygodniu chodziła do kościoła, ale ostatecznie i ta kwestia nie miała dla niej znaczenia, bo czak był w stanie zrobić dla niej wszystko, nawet zainteresować się wiarą. Para wzięła ślub w 1970 roku. Po ślubie Terry, tak jak jej rodzice 20 lat wcześniej, dostała od rodziców dom w zabudowie szeregowej, znajdujący się niedaleko centrum Lancaster. Czak znalazł pracę w policji, przez kolejne lata kształcił się, zdobywał doświadczenia, otrzymywał awanse, aby końcowo znaleźć się na szczycie hierarchii. Natomiast jego żona pracowała w firmie zajmującej się produkcją i dystrybucją materiałów budowlanych. Była to jedna z największych firm tego typu w okolicy. Państwo Roberts starali się o dziecko, ale Terry miała problem z zajściem w ciążę. Cztery lata po ślubie, w grudniu 1973 roku, na świat przyszło ich długo wyczekiwane dziecko. Ich syn dostał imię po ojcu. Aby uniknąć pomyłek, ojca nazywano Chuck, a jego syna Charlie. Dziecko urodziło się z wadą wrodzoną, odziedziczoną po matce, ze stopą końsko-szpotawą. Rehabilitacja pozwoliła w znacznym stopniu zniwelować wykrzywienie stóp. Ale poza tą wadą, Charlie był zwyczajnym, prawie że zdrowym dzieckiem. W kolejnych latach do rodziny dołączyli trzej synowie. Joshua urodził się w 76. Zachary w 78, a Jonathan w 83 roku. Zaczęło brakować miejsca w niewielkim domu. Dlatego państwo Roberts przenieśli się z dziećmi do domu znajdującego się na obrzeżach Lancaster. Chuck nadal pracował jako policjant, a Terry zmieniła pracę. Od tej pory pracowała dla chrześcijańskiej organizacji zajmującej się wystawianiem sztuki i interpretacją Biblii. Kiedy najmłodszy syn Pary przyszedł na świat, Charlie chodził już do szkoły. Wymagał więcej uwagi niż inni uczniowie. Miał problemy z nauką. W tamtym czasie nie został zdiagnozowany. Zresztą w latach osiemdziesiątych wiedza na ten temat była zupełnie inna niż jest teraz, ale była to albo dysleksja połączona z zaburzeniem koncentracji, albo ADHD. Nauczyciele doszukiwali się problemów w relacji syna z ojcem. Według nich czak nie był wystarczająco zaangażowanym rodzicem i spędzał zbyt dużo czasu w pracy. Nie mieli wobec chłopca cierpliwości, a problemy i zaległości narastały. Dlatego państwo Roberts zdecydowali się zrezygnować ze szkoły publicznej i zaczęli uczyć syna w domu. Jego dzieciństwo i okres dorastania były zwyczajne. Poza kilkoma wydarzeniami, które, jak twierdzą rodzice, mogły mieć wpływ na jego charakter. Charlie był z natury introwertykiem, wolał spędzać czas ze zwierzętami i dotkliwie odczuł śmierć dwóch psów, które należały do rodziny. Oprócz tego, kiedy jako nastolatek rozwoził gazety, znalazł ciało sąsiada, który odebrał sobie życie. Było coś jeszcze. Ale o tym bliscy dowiedzieli się dopiero kiedy Charles był już dorosły. W wieku 12 lat wykorzystał seksualnie dwie kuzynki. Jedna miała 3 lata, a druga 5. Charles przyzna się do tego dopiero 20 lat później, ale śledczy, choć szczegółowo zbadają tę sprawę, nie znajdą żadnych dowodów, a kuzynki, które będą już dorosłe, nie będą niczego pamiętać. Wracając do historii kiedy Charlie miał 16 lat, przeprowadził się z rodzicami za miasto. Terry i Chuck wybudowali dom obok dziadków Charliego. Bohater tego podcastu lubił polować z ojcem i braćmi. Matka często organizowała wycieczki i kempingi, więc większość swojego czasu wolnego spędzał poza domem. I tutaj ponownie pojawiają się powiązania ze sprawą Lori Show. Link do tej sprawy znajdziecie w opisie. Po siedemnastych urodzinach, Charlie zaczął pracować w restauracji w Smoketown, kilka kilometrów od centrum Lancaster. W tej samej restauracji i w tym samym czasie pracował Lawrence Jankin i jego dziewczyna Lisa Michelle Lambert osoby odpowiedzialne za śmierć Lori Shaw. W 1994 roku, Charlie zaczął spotykać się z Mary Welk. Poznał ją parę lat wcześniej. Wraz z rodzicami chodziła do tego samego kościoła co rodzina Roberts. Również uczyła się w domu, a w tamtej okolicy funkcjonował taki system, że rodzice uczący dzieci w domu spotykali się w grupach i na zmianę prowadzili lekcje. Mary była w tej samej grupie co Zak, brat Charliego. W 1994 roku, kiedy zaczęli się spotykać, miała 17 lat. Po południami opiekowała się dziećmi członków kościoła, oprócz tego śpiewała w chórze i prowadziła szkółkę niedzielną. W weekendy pracowała w rodzinnej firmie, pomagała ojcu, Kenowi. Jej rodzice pośredniczyli w kontaktach Amiszów ze światem zewnętrznym, co jest często spotykane w tych kręgach. Amisze unikają większych miast. Bywa tak, że przez całe życie nie wyjeżdżają za granice hrabstwa. Ale nie są w pełni samowystarczalni. Kupują towary u lokalnych sprzedawców. A żeby coś kupić, muszą mieć pieniądze. Dlatego Amisze sprzedają własne wyroby. Najczęściej są to produkty mleczne. Osoby mieszkające w okolicy, które nie są Amiszami, kupują od nich te produkty, a następnie sprzedają je w większych miastach. Związek pary był pełen kontrastów. Charlie był nieśmiały. Skryty. Częściej słuchał niż mówił. Z kolei Mary była pewna siebie, przebojowa i optymistycznie patrzyła na świat. Matka mężczyzny będzie po latach wspominać. Charlie nie mógł od niej oderwać wzroku. Łatwo mu się z nią rozmawiało, a ona z kolei śmiała się z jego żartów, chociaż Charlie nie miał poczucia humoru. Koniec cytatu. Mary została niemal od razu zaakceptowana przez rodzinę Roberts. Była naturalna, szczera, idealnie pasowała do ich rodziny. Wychowywała się w podobnych warunkach i ceniła podobne wartości. Charlie wydawał się przy niej szczęśliwy, otwierał się przy niej. Nie minęło dużo czasu, a mężczyzna oświadczył się Marii. Postanowili poczekać ze ślubem do czasu, aż dziewczyna ukończy szkołę średnią. Ślub odbył się jesienią 1996 roku. Charles miał wtedy 23 lata, a Mary 19. Po ślubie para zamieszkała w Lilic, 15 km na północ od Lancaster. Charlie pracował przy budowie domów, a jego żona znalazła pracę w przychodni. Mary wkrótce zaszła w ciąże, ale w następnych miesiącach pojawiły się komplikacje. Dziecko urodziło się w szóstym miesiącu i zmarło w tym samym dniu, krótko po porodzie. Charlie nie potrafił się z tym pogodzić. Unikał spotkań rodzinnych, bo cierpiał, kiedy patrzył na dzieci swoich braci. Często odwiedzał grób swojej córki, Elise Grace. Rok później Mary znów poroniła. Istniało duże ryzyko, że w czasie kolejnej ciąży pojawią się komplikacje. Lekarze odradzali parze staranie się o kolejne dziecko. Chociaż para pochowała dwie córki, Elis i Izabel, mężczyzna z jakiegoś powodu bardziej odczuł śmierć pierwszego dziecka. Przyjaciele będą po latach wspominać, że Charles był zły na Boga za to, że zabrał Elis. Jego brat powie, był wściekłym człowiekiem, wściekłym na życie, wściekłym na Boga. I w pewnym sensie czuł, że Bóg musi zapłacić za stratę, którą poniósł. Po stracie państwo Roberts chcieli zacząć od nowa. Wybudowali dom niedaleko dziadków Mary, aby być bliżej rodziny. To miał być nowy rozdział, nowy początek. Mary ponownie zaszła w ciążę i tym razem nie pojawiły się żadne komplikacje. Charles chociaż pragnął założyć rodzinę, nie potrafił się cieszyć, bo bał się, że kolejne dziecko umrze po porodzie. Ale tak się nie stało. Córka pary urodziła się we wrześniu 1999 roku. Dwa lata po Abigail na świecie pojawiło się drugie dziecko syn. Charles zmienił pracę. Od tej pory pracował w firmie należącej do ojca Marie Kena. Do jego zadań należało pośredniczenie w kontaktach z amiszami i rozwożenie dostaw. Pracował zazwyczaj nocami, rozwożąc mleko do różnych sklepów i pod drzwi sąsiadów. Chociaż praca bywała męcząca, Charlie był zadowolony. To było życie, o jakim zawsze marzył. Bliscy mieli wrażenie, że jest szczęśliwy, ale było to tylko złudzenie. Charlie nigdy nie pogodził się ze śmiercią dzieci. I ten żal, ukryty gdzieś głęboko, Miał dać o sobie znać dopiero kilka lat później. Według bliskich Charles potrafił bardzo dobrze maskować ból. Zazwyczaj nie dało się wyczytać z jego twarzy, mimiki czy słów żadnych emocji. Trafne będą tutaj słowa matki, Terry. Nigdy nie widziałam w Charlie złości. Po prostu tak, jakby jej tam nie było. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że maskował ból. Tak ogromny, że nie potrafiłam sobie tego wyobrazić. Gdybym mogła coś zmienić, jako matka, to próbowałabym z nim rozmawiać. Jeśli mogę mieć jakieś przesłanie, jakąś radę dla innych matek, to jest to właśnie taka rada. Jeśli masz dziecko, które jest ciche i powściągliwe, zwłaszcza gdy spotyka je coś złego, warto zastanowić się, przyjrzeć się dziecku. Wtedy można dostrzec coś co jest głęboko ukrywane co kiedyś wyjdzie na powierzchnię W 2005 roku Mary urodziła kolejne dziecko zdrowego chłopca ale nie potrafił pogodzić się z żałobą po śmierci Elis i Izabel nie potrafił odciąć się i zapomnieć o przeszłości i przede wszystkim nigdy się z tym nie pogodził na początku 2006 roku Charles stał się bardziej rozmowny, bardziej otwarty. Ucieszyło to bliskich, którzy uważali, że Charles w końcu przeżył żałobę i cieszy się, że ma trójkę zdrowych dzieci. Taka nagła zmiana zachowania jest często zauważana w przypadku osób, które zamierzają odebrać sobie życie i osób, które już wcześniej podejmują decyzję o popełnieniu przestępstwa. I zaczynają się do tego przygotowywać, więc nie musi być to wcale pozytywny sygnał. Prawdopodobnie już wtedy Charles podjął decyzję, której wiele osób później nie będzie potrafiło zrozumieć i wytłumaczyć. We wrześniu 2006 roku znów stał się wycofany, cichszy niż zazwyczaj. 1 października Charles przyjechał z Marii i dziećmi do swoich rodziców. Terry i Chuck niedawno wrócili z Europy. I chcieli opowiedzieć im, jak było. Tamtego dnia Charlie wyszedł na chwilę przed dom ze starszym synem, aby pograć z nim w piłkę. Było zimno, więc nie minęło dużo czasu, a musieli wracać. Ani rodzice, ani Mari nie zauważyli niczego dziwnego, niczego, co mogłoby ich zmartwić. 2 października 2006 roku, w poniedziałek, Charles skończył pracę przed trzecią w nocy. Tamtego dnia przez kilka godzin rozwoził setki, a nawet tysiące butli z mlekiem. Wrócił do siedziby rodzinnej firmy, do Georgetown, gdzie spotkał się z kilkoma innymi pracownikami, którzy właśnie kończyli pracę. Zamienił kilka słów z jednym z kierowców. Zachowywał się tak jak zawsze: był raczej zdystansowany, mówił mniej niż inni, wolał słuchać. Współpracownicy widzieli, jak mężczyzna wsiada do samochodu i odjeżdża w stronę domu. Po drodze zatrzymał się przy szkole West Nickel Mines, znajdującej się niedaleko siedziby firmy w miasteczku o nazwie Bart. Następnie pojechał do domu, oddalonego kilkanaście kilometrów od szkoły. Kiedy wszedł do domu, wszyscy spali. Jego żona była przyzwyczajona do tego, że wraca o takich godzinach do domu, więc nawet się nie obudziła. Kilka godzin później, przed ósmą, Charles odprowadził syna i córkę na przystanek autobusowy, pożegnał się z nimi, i kiedy autobus już miał odjeżdżać, zawołał dzieci, aby się z nim jeszcze raz pożegnały. Powiedział im Kocham was na pożegnanie, a potem patrzył, jak odjeżdżają. Kiedy wrócił do domu, jego żona szykowała się do wyjścia. Chciała iść rano z synem przed rozpoczęciem zmiany do kościoła. Jej również powiedział na pożegnanie: Kocham cię. Parę minut po tym, jak Mary wyszła z najmłodszym synem pary z domu, Charlie poszedł do sąsiada. Chciał pożyczyć jego pick -upa. Powiedział, że chce przenieść trochę drewna, a sąsiad się zgodził. Był początek października, sporo osób w tamtym czasie kupowało i przewoziło drewno do swoich domów, więc nie miał powodu, aby sądzić, że Charles chce zrobić coś innego. Nie wiedział jednak, że tydzień wcześniej, pod koniec września, Charlie pojechał do sklepu z narzędziami, gdzie kupił dwie paczki plastikowych opasek. Następnie w sklepie z bronią kupił pistolet ogłuszający za 35 dolarów. Przed dziewiątą, Charles wyruszył do Lancaster. Odwiedził dwa sklepy, w których kupił dosyć duże drewniane deski. Śruby, cztery paski z plastikowymi opaskami, taśmę, narzędzia, gwoździe, lornetki, baterie, latarki i świece. Te wszystkie rzeczy znalazły się w pikapie pożyczonym od sąsiada. Na tylnym siedzeniu znajdowała się broń. Pistolet, strzelba i karabin. Łącznie mężczyzna zgromadził prawie 600 sztuk amunicji. Na tylnym siedzeniu obok broni znajdował się też lubrykant, co mogło świadczyć o zamiarach mężczyzny. Tuż po dziesiątej, nie informując nikogo, dokąd jedzie i w jakim celu, skierował się na północ. Kilka minut później był już pod szkołą, pod którą kilka godzin wcześniej zostawił butelki z mlekiem. Szkoła West Nickel Mines była prowadzona przez amiszów dla dzieci mieszkających w okolicy. Większość uczniów mieszkała w BART, liczącym około 3000 mieszkańców. Był to mały, skromny budynek, w którym znajdowała się tylko jedna klasa. Parę lat wcześniej dobudowano dwie przybudówki. Na ścianie wisiał tradycyjny dzwonek, bo Amisze nie korzystają przeważnie z elektryczności. Za szkołą znajdowało się boisko, a dziedziniec był ogrodzony płotem. Podobne szkoły budowano w Ameryce i Europie w XIX i XX wieku. Amisze, ze względu na to, że tworzą hermetyczne grupy i sami dbają o edukację, preferują tego typu szkoły. We wspólnotach dzieci kończą edukację, kiedy mają 14 lat, ponieważ amisze uważają, że dalsza edukacja nie jest potrzebna. Natomiast jeśli ktoś chce się dokształcać w domu, zdobywać dalszą edukację, to jest to możliwe. Więc to nie jest tak, że zakazuje się nauki. Do West Nickel Mines chodziło o 26 uczniów w wieku od 6 do 13 lat. Lekcje były prowadzone w jednej grupie, dla wszystkich dzieci, niezależnie od wieku. Na tablicy wisiał szyld z misiem. Napis głosił: odwiedzający poprawiają nam dzień. Przed dziewiątą dzieci szły do szkoły. Te młodsze były prowadzone za rękę przez rodziców lub starsze rodzeństwo, a te starsze spotykały się na końcach dróg i razem szły na skróty, przez pola. Chłopcy nosili spodnie z szelkami, a na głowach mieli słomiane kapelusze. Natomiast dziewczynki nosiły czarne sukienki, a włosy miały związane w ciasne koki. Kiedy Charles zaparkował niedaleko szkoły, zadzwonił dzwonek. I dzieci wracały do budynku po przerwie. Tamtego dnia w szkole, oprócz uczniów, była też młoda nauczycielka o imieniu Emma. Przed dziesiątą odwiedziła ją jej matka, jej ciotka i dwie szwagierki. Jedna z nich była w ciąży. Kobiety chciały pomóc w prowadzeniu lekcji, chciały przygotować kanapki dla dzieci. I tak jak głosił Szyld, odwiedzający byli mile widziani, a Amisze chętnie pomagali w szkole. Ponieważ była to wspólna inicjatywa i chcieli dbać o to razem, jako społeczność. Lekcję przerwał Charles, który wszedł do środka. Większość osób go znała. To on przywoził mleko niektórym mieszkańcom i odbierał duże zbiorniki z mlekiem od innych. Charles zapytał tak cicho, że osoby, które go słuchały, musiały się przysłuchiwać, aby rozróżnić słowa, czy dzieci mogłyby mu pomóc bo nie może czegoś znaleźć. Nauczycielka się zgodziła, znała tego mężczyznę, miała okazję wcześniej zamienić z nim kilka słów, więc czemu miałaby odmówić? Dzieci zebrały się przy drzwiach, a Charles na chwilę wyszedł. Zanim ponownie wszedł do środka, kilku uczniów usłyszało charakterystyczny dźwięk. Nie dało się go pomylić z niczym innym. Uczniowie polowali ze swoimi ojcami. Więc doskonale znali dźwięk przeładowywanej broni. Charles, wymachując bronią, kazał wszystkim przejść na drugi koniec klasy i położyć się na podłodze. Zauważył, jak nauczycielka Emma po cichu wychodzi z sali. Nie czekając na dalszy rozwój wydarzeń, pobiegła przed siebie. Zamierzała dostać się do domu ludzi mieszkających najbliżej szkoły. Nie byli oni amiszami. W ich domu znajdował się telefon, którego mogła użyć. Za Emmą pobiegła i wystraszona matka. Charles wtedy krzyknął: Niech lepiej kto się zabierze, albo zacznę strzelać. Jeden z chłopców, który obawiał się eskalacji, zerwał się i pobiegł za kobietami. Po jego wyjściu Charles dodał, tym razem cicho: Nikogo nie skrzywdzę, jeśli tylko mnie posłuchacie. Szwagierki nauczycielki, które zostały w klasie, zaczęły się modlić. Niektóre uczennice podążyły ich śladem. Dzieciom, które wyglądały, jakby zaraz miały się rozpłakać, powiedziały, aby się uspokoiły. Nie chciały zwracać uwagi mężczyzny. Charles na chwilę wyszedł ze szkoły. Z ciężarówki wyjął wcześniej kupione przedmioty. Było ich tak dużo, że zmusił uczniów, aby pomogli mu je przenieść do klasy. Po kilku minutach pozwolił dwóm kobietom, które przyszły z dziećmi, opuścić szkołę. Nie były uwzględnione w jego planie. Po nich wyszło piętnastu chłopców. Nie chcieli opuszczać terenu szkoły. W budynku zostały ich siostry, koleżanki, kuzynki, dlatego zebrali się przy wychodkach niedaleko boiska, uklęknęli i zaczęli się razem modlić. W klasie zostało jedenaście dziewczynek. Wśród nich były trzy siostry o nazwisku Fischer Emma, trzynastoletnia Marian oraz jedenastoletnia Barbie. W którymś momencie, kiedy sprawca się odwrócił, Emma wybiegła z klasy. Możliwe, że nawet nie zauważył jej zniknięcia, był zbyt zajęty. Zabarykadował wejście do klasy, a okna zasłonił deskami, które kupił wcześniej w sklepie. Kiedy skończył, odwrócił się w stronę dziewczynek, aby związać im ręce i nogi. Powiedział: „Jeśli chociaż jedna z was pozwoli mi zrobić to, co chcę zrobić, nie skrzywdzę pozostałych”. Dodał, że jest mu przykro, ale w jego odczuciu musi to zrobić. Powiedział: „Jestem zły na Boga i muszę ukarać kilka chrześcijanek, dziewczynek, żeby wyrównać rachunki”. Sytuacja zaogniła się, kiedy Charles dotknął jedną z uczennic. Dziewczynka próbowała odeprzeć atak, i w tym czasie inne uczennice zaczęły wołać o pomoc. Wkrótce pod szkołą zjawiła się policja. Kilka, kilkanaście minut wcześniej trudno powiedzieć bo niektórzy myśleli, że minęła chwila a niektórzy że wieczność nauczycielka zadzwoniła pod numer alarmowy. Kiedy funkcjonariusze zebrali się pod szkołą, Charles zadzwonił do żony, ale kobieta akurat wracała z kościoła z synem i nie odebrała telefonu, więc zostawił wiadomość na automatycznej sekretarce. Marie dotarła do domu przed 11, około 10.45. Kiedy weszła do domu, zauważyła na blacie kuchennym cztery listy, które już na nią czekały. Jeden był skierowany do niej. A pozostałe do dzieci. Każde dziecko, każde dziecko miało dostać po jednym liście opatrzonym swoim imieniem. W liście Charles przyznał się do tego, że 20 lat wcześniej molestował dwie kuzynki. Jedna z nich miała trzy, a druga pięć lat. I jak przyznał od kilkunastu lat, fantazjował o tym, aby zrobić to ponownie. Jednocześnie miał świadomość tego, że byłoby to złe. I chciał temu zapobiec. W dalszej części listu Charles pisał o tym, że nie potrafi pogodzić się ze śmiercią Elis. Dziewczynka zmarła dziewięć lat wcześniej. Charles czuł się, jakby to była kara od Boga, z tym, że nie rozumiał, dlaczego on i jego żona otrzymali taką karę. Mary otworzyła listy przeznaczone dla dzieci. Była bardzo zaniepokojona wyznaniami Charlesa. Początkowo myślała, że zamierza odebrać sobie życie. Jest to list pożegnalny. Listy do dzieci brzmiały podobnie. Charles pisał, że żałuje, że nigdy nie będzie dane mu patrzeć, jak dorastają, kończą szkołę, zakładają własne rodziny. Listy kończyły się słowami: Kocham cię i przepraszam. O godzinie 10.55 Charles kazał wszystkim ustawić się pod tablicą. Wiedział, że zaraz dojdzie do eskalacji. Policja zebrała się dookoła szkoły. Trzeba było uwolnić zakładników. Policjanci usiłowali skontaktować się z Charlesem. Rozmowę przejął operator numeru alarmowego, który próbował przekonać mężczyznę, aby zrezygnował ze swoich planów i wypuścił wszystkie uczennice. To był moment, kiedy mógł zrezygnować ze swojego pierwotnego planu. Mógł poddać się i oddać w ręce policji. Poddano by go badaniom psychiatrycznym, i albo trafiłby do szpitala. Albo do więzienia na kilka lat, ale tego nie zrobił. Charles powiedział przez telefon: Znajduję się na White Oak Road. Mam tutaj dziesięć dziewczynek w postaci zakładników. Chcę, żeby wszyscy opuścili teren szkoły. Albo inaczej, zacznę strzelać. Na to operator odpowiedział: Dobrze, w porządku. Charles zaczął się niepokoić. Powiedział, że wszyscy muszą opuścić teren teraz. Dodał: „ nie próbuj mnie od tego odwieść. Każ im odejść teraz. Na to operator powiedział: Proszę pana, chcę, żeby pan ze mną rozmawiał przez telefon, dobrze? Wpuszczę tam policję stanową, muszę się z nimi najpierw skontaktować i kazać im odjechać, i to chwilę potrwa. Na to mężczyzna odpowiedział: Nie, masz im to powiedzieć i tyle. Masz im to powiedzieć teraz, albo wszyscy zginą za dwie sekundy. To było oczywiste, że operator musi najpierw powiadomić odpowiednie jednostki, i to by potrwało minutę, może dwie. Ale Charles, tak jak obiecał, zakończył rozmowę po dwóch sekundach, i parę sekund później rozległy się strzały. Marian, jedna z sióstr Fischer, zanim Charles zaczął strzelać, powiedziała: Proszę, zastrzel najpierw mnie. Na co jej siostra odpowiedziała: Następnie strzelł do mnie. Rozległy się strzały. Tak jak powiedziała Marian, mężczyzna strzelił do niej jako pierwszej. Każda z nich została trafiona nabojami z karabinu kilka, kilkanaście razy. Charles atakował je po kolei. Następnie strzelił do samego siebie. O 10.58, kiedy zapadła cisza, Mariza dzwoniła pod numer alarmowy. Wtedy jeszcze nie wiedziała, co jej mąż zrobił i że dosłownie kilka sekund wcześniej strzelił do samego siebie i zmarł na miejscu. Podczas rozmowy telefonicznej powiedziała: Dzień dobry, nazywam się Mary Roberts. Mój mąż właśnie dzwonił do mnie i powiedział, że nie wróci do domu. Powiedział, że tam, gdzie się znajduje, jest policja i żebym się tym nie martwiła. Nie mam pojęcia, o czym on mówi, ale naprawdę się boję. Może pan ma jakieś informacje i może czegoś się dowiem. Kiedy operator zapytał, co dokładnie, jej mąż przekazał przez telefon, powiedziała, że nie wraca do domu. Był zdenerwowany przez coś, co wydarzyło się dwadzieścia lat temu. I powiedział, że zemści się za to. Sądzę, że chciał się zemścić na samym sobie. Myślę, że odebrał sobie życie. W liście pisał, że nie zobaczy, jak nasze dzieci dorastają. Zakończył list słowami: Chcę, żebyście wiedzieli, że was kocham, i przepraszam, że mnie tutaj nie będzie. W tym momencie rozmowa się urwała. Wkrótce w radiu przekazano wiadomość o tym, że w szkole West Nickel Mines doszło do strzelaniny. Początkowo Mari oraz rodzice Charlesa pomyśleli, że był on ofiarą. Szkoła znajdowała się niedaleko jego miejsca pracy, niedaleko siedziby firmy, gdzie zostawiał ciężarówkę. Ich pierwsza myśl była taka, że przejeżdżał obok i może sprawca trafił też jego. Początkowo w radiu przekazano błędną informację o tym, że sprawcą był mężczyzna o imieniu Roy. Więc rodzina przez jakiś czas czekała na nowsze informacje. W pewnym momencie Chuck wrócił do domu, spojrzał na swoją żonę i powiedział: "To Charles strzelał". I on także nie żyje. Chwilę po tym, jak wybuchły strzały, policja dostała się do środka. Dwie z dziesięciu dziewczynek zmarły. Sprawca celował w głowy. Kolejna dziewczynka była w stanie krytycznym, i zanim przeniesiono ją do karetki, zmarła w rękach jednego z funkcjonariuszy. Dwie siostry, które natychmiast przewieziono do szpitala, zmarły kolejnego dnia 3 października. Pięć dziewczynek przeżyło. Zostały one umieszczone w szpitalu. Była to niecodzienna sytuacja, ponieważ Amisze nie chodzą do szpitala, nie płacą składek i nie korzystają z opieki zdrowotnej. Jeden z funkcjonariuszy powie później, że w całej sali nie było ani jednego biurka, ani jednego krzesła i ani jednego miejsca, które nie byłoby poplamione krwią lub nie znalazłoby się potłuczonego szkła. Wszędzie były dziury po kulach. Ofiary to. Siedmioletnia Naomi Rose zginęła na miejscu. Szwagierka nauczycielki, będąca w ciąży, która przez kilka minut siedziała z nią w sali, kiedy urodziła, nazwała swoją córkę Naomi Rose po tej uczennicy. Kolejną ofiarą była trzynastoletnia Marian Fischer, również zmarła na miejscu. Następnie Anna May, miała dwanaście lat, zmarła w ramionach policjanta. Ośmioletnia Lena zmarła w szpitalu, tak jak jej siostra Mary, również ośmioletnia. Wśród dziewczynek, które przeżyły, była jedenastoletnia Barbie Fisher, siostra zmarłej Marian, sześcioletnia Rosana King, również przeżyła, tak jak dwunastoletnia Sara, ośmioletnia Rachel i trzynastoletnia Estera. Jest to jedna z najbardziej łamiących serce historii. Jedna z najbardziej niezwykłych. Bracia Charlesa mieszkający w innych stanach, kiedy dowiedzieli się o tym, co się stało, przyjechali do Lancaster, aby spotkać się z Terry i czakiem. Rodzice nie potrafili sobie wybaczyć, tego że niczego wcześniej nie zauważyli. Charles powiedział, że nie będzie w stanie spojrzeć w oczy sąsiadom, a miszą Tamtego dnia, kilka godzin po strzelaninie. Dziadek jednej z zabitych dziewczynek przyjechał do państwa Roberts i powiedział, że nie żywi urazy. Powiedział: Nie wolno nam myśleć źle o tym człowieku. Miał matkę, żonę i duszę, a teraz stoi przed Sprawiedliwym Bogiem. Był to niewiarygodny moment, kiedy spotkały się osoby związane z ofiarami i osoby związane ze sprawcą, i wszyscy się pocieszali. A misze przytulali się z płaczącym czakiem, który nie potrafił zaakceptować tego, co się stało, i chyba nigdy później tego nie zrobił. A misze parę dni po tej strzelaninie założyli specjalny fundusz dla rodziny zmarłego sprawcy, po to, aby Marii mogła pochować swojego męża i zapłacić za studia dzieci, kiedy dorosną. Wspólnota spotkała się z całą rodziną. Była to niesamowita chwila pokazująca miłosierdzie, łaskę, czystą miłość, i tamtej nocy osoby przewodniczące wspólnotą powiedziały, Nie sądzimy, aby był tu ktokolwiek, kto chce zrobić coś innego niż przebaczyć. Ci ludzie również ponieśli stratę. Trzeba dotrzeć do rodziny człowieka, który dopuścił się takich czynów. Osoby mieszkające w okolicy oraz państwo Roberts. Założyli fundusz dla amiszów, którzy nie mogli zapłacić za leczenie. Koszty leczenia były ogromne, ponieważ nie płacą oni składek i nie korzystają z opieki zdrowia. Ale udało się w ciągu kilku dni zebrać potrzebne sumy. Na pogrzeb Charlesa przyjechali amisze, którzy chcieli w ten sposób zaznaczyć, że mu wybaczają. Mężczyzna został pochowany obok swojej córki, Alice. Rodzina sprawcy została zaproszona na pogrzeby dziewczynek, które zmarły podczas strzelaniny. Po tym wydarzeniu Mari napisała otwarty list do sąsiadów Amiszów. Brzmiał on tak. Wasza miłość do naszej rodziny pozwoliła na uzdrowienie, którego tak rozpaczliwie potrzebujemy. Dary, które nam przekazaliście, poruszyły nasze serca w sposób, którego nie da się opisać słowami. Wasze współczucie sięga poza naszą rodzinę. Poza naszą społeczność i zmienia nasz świat. I za to serdecznie dziękujemy. Po tym wydarzeniu znalazło się grono osób krytykujących postawę Amiszów. Ich zdaniem postępowali źle, tak szybko przebaczając sprawcy i jego rodzinie. Ale jak zauważyli Amisze, Mari jej dzieci oraz rodzice Czaka czy jego rodzeństwo nie mieli nic wspólnego z jego czynami i nie obwiniano ich za to, co się stało. Poza tym taka postawa była zakorzeniona w ich tradycji i kulturze. Ich wybaczenie i bezwarunkowa miłość nie umniejszały tej tragedii. Szkoła West Nickel Mines została zburzona tydzień później, w połowie października 2006 roku. Ten teren został zamieniony w pastwisko. Nowa szkoła, na miejsce tamtej, powstała stosunkowo niedaleko. Została nazwana New Hope. Nowa nadzieja. Otwarto ją w kwietniu 2007 roku. Do nowej szkoły prowadziła asfaltowa droga, co w tamtej okolicy było niespotykane. Wylano asfalt, dlatego że dzieci wpadały w panikę, kiedy słyszały kroki lub odgłos samochodu wjeżdżającego na żwirowaną drogę. Przypominało im to o tragedii, do jakiej doszło w szkole. Wszyscy członkowie społeczności, zarówno amisze, jak i osoby z zewnątrz, angażowały się przy budowie nowej szkoły. Ofiary powoli wracały do zdrowia. Sara nie widziała na lewe oko, ale po długiej rekonwalescencji wróciła do szkoły. Wcześniej odłączono ją od aparatury. Lekarze spodziewali się, że nie przeżyje nocy, a jednak wróciła do zdrowia. Barbie Fisher przeszła kilka operacji. Rachel, tak jak Sara, wróciła do szkoły. Esther, czyli jedna z tych dziewczynek, też wróciła do szkoły, ale wszystko przypominało jej ostrzelaninie. Więc zrezygnowała z edukacji i od tej pory pracowała na rodzinnej farmie. Najmłodsza ofiara, Rozana King, została odłączona od aparatury. Nie jest do dzisiaj w stanie samodzielnie jeść, chodzić ani mówić. Lekarze nie są zgodni co do tego, czy dziewczynka ma świadomość. Według niektórych potrafi rozpoznawać twarze członków rodziny. Uśmiecha się, czasami wchodzi w interakcje niewerbalne, ale według niektórych nie ma świadomości. Do 2007 roku na leczenie oraz budowę nowej szkoły zabrano łącznie 4 miliony dolarów. O tej sprawie powstały cztery książki. Dodatkowo wspomniana jest ta sprawa w jednej z książek na temat strzelanin. Wszystkie będą podlinkowane w źródłach. Mogę polecić dwie książki. Jedna jest autorstwa pisarza, który zajmuje się prawdziwymi zbrodniami, a druga jest autorstwa matki Charlesa, Terry. Na podstawie jednej z książek w 2010 roku powstał film o tytule Amish Grace. Nadal nie jest pewne, czy Charles odebrał życie uczennicom szkoły West Nickel Mines, dlatego że chciał zemścić się za to, co spotkało jego córkę Elise. Czy faktycznie chodziło o to, że obwiniał Boga i czuł, że musiał mu jakoś odpłacić, odbierając życie innym osobom? Czy może, tak jak twierdził, chciał wykorzystać seksualnie uczennice? Mógł o tym świadczyć na przykład fakt, że zabrał ze sobą lubrykant i że zanim przyjechała policja, próbował wykorzystać seksualnie jedną z uczennic. Policja dotarła do tych kuzynek, które Charles twierdził, że wykorzystał 20 lat wcześniej, ale niczego nie pamiętały. Niektórzy twierdzą, że mężczyzna był chory psychicznie i że wcale nie wykorzystał kuzynek. Natomiast możliwe, że o tym po prostu zapomniały. Albo pod wpływem traumy, albo dlatego, że były zbyt młode, aby to pamiętać miały 3 i 5 lat. Więc istniało duże prawdopodobieństwo, że wyrzuciły to wydarzenie z pamięci. Strzelaniny w szkole to jest temat poruszany już od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych. W Europie rzadko dochodzi do strzelanin w porównaniu ze Stanami. Przy okazji chciałabym opowiedzieć na temat statystyk. Według statystyk, więcej niż 338 tysięcy uczniów doświadczyło przemocy z użyciem broni palnej w szkole od 1999 roku. Od 1999 doszło do 366 strzelanin w szkole. Statystyki wskazują, że w 4 na 5 przypadkach, czyli w aż 80%, co najmniej jedna osoba wiedziała o planie napastnika, ale tego nie zgłosiła. Akurat w przypadku tej sprawy tak nie było, więc przypadek Charlesa znajduje się w mniejszości. W 93% planowali strzelaninę w szczegółach. Z wyprzedzeniem. W wielu przypadkach wysyłali wcześniej groźby, mówili o swoich planach. Niektóre osoby bały się tych osób, ale w tym przypadku trudno było przewidzieć to, że Charles wybierze takie miejsce, bo poza tym, że dostarczał mleko pod szkołę, nie istniały żadne powiązania, więc trudno stwierdzić, czy dało się temu zapobiec. Jedynie jego zachowanie mogło wskazywać na to, że coś jest nie tak. Wcześniej był nienaturalnie optymistyczny, otwarty z natury taki nie był, więc bliscy od razu to dostrzegli. Ale wtedy nikt nawet nie pomyślał, aby podejrzewać, że planuje popełnić przestępstwo. Wydawał się po prostu szczęśliwy, że ma pełną rodzinę, zdrowe dzieci, więc atak wydawał się niespodziewany. Szukając materiałów na temat strzelanin w szkołach, dotarłam do różnych artykułów, na przykład w 2023. Na początku tego roku, w styczniu, doszło do strzelaniny w szkole. Sześcioletni chłopiec ukradł matce broń i zastrzelił nauczycielkę. W innym przypadku uczennica postrzeliła swojego kolegę z klasy. Również miała sześć lat. To jest ogromny problem i należy odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego w Stanach tak często dochodzi do takich sytuacji? To był najtrudniejszy podcast, jaki przyszło mi nagrywać. Mimo wszystko, zawsze staram się przedstawić historię jak najbardziej obiektywnie i bezstronnie, tak aby każdy wyrobił sobie własne zdanie na ten temat. Dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali tego podcastu do końca. Nie zapomnijcie, że ten kanał można subskrybować. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zachęcam. Czekam na dyskusję w komentarzach, bo po to ten kanał powstał. Jeśli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę. To oczywiście jest dla mnie miłe i pozwala temu kanałowi się rozwijać. My słyszymy się przy okazji kolejnego podcastu. Wszystkie źródła będą jak zawsze w podpiętym komentarzu. Postaram się też je umieścić w opisie. Także do usłyszenia i miłego dnia.